Dobry wieczór Państwu, chociaż jest widno i mogę powiedzieć dzień dobry. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać i widać. Zachęcam Państwa jak zawsze do tego, żeby się przywitać z nami na czacie. Dzięki temu wiemy, że Państwo tutaj są, oglądają nas, słyszą, widzą i pozdrawiają. Zasadą też webinariów Centrum Edukacji Obywatelskiej jest to, że możemy się pozdrowić i powiedzieć, z którego końca długości i szerokości Polski jesteśmy, a może jest ktoś, kto również ogląda nas nie z Polski. My jesteśmy dzisiaj bardzo rozsiani, bo jest Poznań, Gdańsk, Warszawa dwa razy i Poznań dwa razy, więc tak naprawdę dobrze się rozłożyliśmy, jeśli chodzi o kierunki geograficzne. Witam Państwa serdecznie na webinarium w cyklu Polska-Ukraina razem w szkole. Dziś będziemy zajmować się tematem wsparcia językowego w kontekście lekcji przedmiotowych, czyli jak przygotowywać lekcje, kiedy w klasie są uczniowie, którzy słabo znają język polski. Ja się nazywam Kasia Pijanowska i często widujemy się na webinariach, zwykle pod parasolem Odpornej Szkoły. Dziś Odporna Szkoła łączy się z Polska-Ukraina razem w szkole. Partnerem naszego wydarzenia jest Norwegian Refugee Council, dzięki któremu to wydarzenie się odbywa. Mam nadzieję, że pozdrowienia płyną. Widzę, że Państwo na czacie coś piszą. Na razie nie będę podglądać. Zapraszam serdecznie. Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak Państwo pewnie już wiedzą, jest największą organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Docieramy na co dzień do 40 tysięcy nauczycieli i do około 10 tysięcy szkół w Polsce. Mogą Państwo korzystać z naszego wsparcia i odwiedzać nasze media społecznościowe oraz naszą stronę internetową co.org.pl oraz bloga, do którego serdecznie zapraszam po aktualne treści oraz informacje na temat naszych działań. Jeśli Państwo chcą z nami być w kontakcie, mogą Państwo zapisać się na newsletter. Zaraz wszystkie linki Państwu wrzucę na czacie, jeżeli do tej pory się nie pojawiły. Nasz nowy serwis związany z wydarzeniami w szkole i dziećmi uchodźczymi z Ukrainy to Polska Ukraina razem w szkole. Zaraz tym linkiem też się z Państwem podzielę. W tej zakładce będą mogli Państwo znaleźć informacje o najbliższych wydarzeniach związanych właśnie z tym tematem, zapisać się na newsletter, żeby być na bieżąco. Te dwa najbliższe wydarzenia, o których mowa, to webinaria 26 i 2 czerwca. 26, czyli dokładnie za tydzień, będziemy rozmawiać o ocenianiu i klasyfikacji uczniów z Ukrainy. Uczniów, nie muszą być to koniecznie to uczniowie z Ukrainy, ale uczniowie, którzy dołączyli, są obcokrajowcami i dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką w polskiej szkole. I ten temat będzie podjęty właśnie w czwartek, 26 maja. Na zakończenie tego cyklu, 2 czerwca, będziemy rozmawiać o trudnych sytuacjach w klasie, kiedy w tej klasie są uczniowie i uczennice różnych narodowości. To 2 czerwca, czyli w dwa kolejne czwartki o 19 jeszcze dwa wydarzenia dla Państwa. Zaraz wrzucę na link do tego pierwszego wydarzenia, mogą Państwo się zapisać albo po prostu w zakładce Ukraina zapisać się na powiadomienia, chcę być w kontakcie, chcę wiedzieć więcej, jeśli Państwo chcą otrzymać powiadomienia. Oczywiście mogą Państwo zadawać pytania na czacie, na co bardzo liczę. Moi dzisiejsi goście również pytali, czy będą pytania od osób, które nas oglądają. Ja wierzę, że pytania będą, pewnie już się pojawiają, ja za chwilkę tam zajrzę, co się dzieje. I dla tych, którzy kompletują zaświadczenia, tak, zaświadczenia będą i jak zawsze podamy link do zaświadczeń na samym końcu. Proszę sobie ten link zapisać i następnie pobrać zaświadczenie. Moi dzisiejsi goście to 3 nauczycielki i 1 nauczyciel. Ja zacznę od nauczyciela, bo zwykle częściej gościmy nauczycielki, więc zacznę od nauczyciela. Mam nadzieję, że drugie panie nie obrazicie się na to. Nauczyciel wychowania fizycznego Dawid Kaniewski ze Szkoły Podstawowej w Poznaniu, który dzisiaj opowie nam o tym, jak on pracuje na swoich lekcjach. Witam cię, Dawidzie, serdecznie. Dzień dobry wszystkim, witam. Kolejnym naszym gościem jest Agnieszka Czekalska, która jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Warszawie i prowadzi oddział przygotowawczy. Witam cię, Agnieszko. Ja też serdecznie witam. Wśród gości zobaczyłam moją koleżankę. Bardzo serdecznie. Świetnie. To mam nadzieję, że od razu jest raźniej tutaj z nami. Bardziej stresująco. Bardziej stresująco. Następny nasz gość to Marta Gębka, która razem z Dawidem uczy w jednej szkole w Poznaniu i Marta uczy biologii oraz języka polskiego jako obcego. Witam cię, Marto. Witam serdecznie. Aniu?
Ciebie jako ostatnią. Tak dzisiaj wyszło. Ania Milati, która uczy języka polskiego w szkole podstawowej w Gdańsku, ale uczy też języka polskiego jako obcego w liceum w oddziale przygotowawczym. Dzień dobry wszystkim. I wiem, że jeszcze uczy języka polskiego w paru innych miejscach, ale to może powie sama o swojej przygodzie z uczeniem języka polskiego jako obcego. Proszę Państwa, o czym dzisiaj będzie? Będziemy rozmawiać o tym, jak przygotowywać materiały na lekcje przedmiotowe. Wiemy, że wielu z Państwa ma to doświadczenie, trudności z przygotowaniem materiałów dla uczniów, kiedy nie wszyscy tak samo dobrze mówią w języku polskim. Będziemy się zastanawiać, na co zwrócić uwagę, z czego zrezygnować, co może uprościć. Będziemy też rozmawiać o poleceniach, które stanowią dużą trudność, również dla polskich dzieci. I przede wszystkim coś, co będzie spinało nasze dzisiejsze spotkanie, to będziemy mówić o języku edukacji, czyli całym tym trudnym, skomplikowanym słownictwie przedmiotowym. Co to jest w ogóle ten język edukacji? Jak prowadziłam spotkanie z panią profesor Pamułą Berens, to ona bardzo dużo o tym języku edukacji mówiła. Dla tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w tych spotkaniach, ja chciałam przypomnieć, żeby nasze myślenie o tym, co my dzisiaj Państwu chcemy pokazać, było nam wspólne. Język edukacji mamy na myśli to, jakim językiem pisane są podręczniki szkolne. Pewnie wielu z Państwa wie, że to nie jest łatwy język. Czasem trzeba sobie kilka razy przeczytać, żeby zrozumieć, co tam jest napisane. Język edukacji szkolnej to również teksty, które uczniowie sami muszą pisać, czyli redakcja skomplikowanych tekstów. Język edukacji szkolnej to również język, którym posługują się uczniowie, żeby zdobyć wiedzę i umiejętności, a także język, którego muszą używać uczniowie, żeby pokazać swoją wiedzę i umiejętności, czyli najwyższy poziom zaawansowania językowego, czyli produkcja języka. Korzystanie z języka edukacji szkolnej to duży wysiłek poznawczy dla każdego ucznia, ponieważ zakres jest bardzo ograniczony. Uczniowie dopiero nabywają tego języka, a jednocześnie tak naprawdę uczą się języka komunikacji. Odbywa się to dwutorowo i jest to naprawdę długotrwały i skomplikowany proces. Musimy pamiętać o tym, że jeśli uczniowie nasi dobrze komunikują się w języku polskim, ale jest to język komunikacyjny, to wcale nie znaczy, że dobrze będą sobie radzili od razu z językiem edukacji szkolnej, czyli z językiem z danego przedmiotu. To jest olbrzymie wyzwanie, które przed nimi. I o tym wyzwaniu, jak wyciągnąć pomocną dłoń, o tej pomocnej dłoni powie Ania, ale jak wyciągnąć tę pomocną dłoń do naszych uczniów, mam nadzieję, że wspólnie tutaj dzisiaj Państwu pokażemy. Marto, ja bym chciała, żebyś ty zaczęła opowieść o tym, jak wyciągnąć pomocną dłoń do swoich uczniów. Próbuję. W sumie cały czas to robię. Może zacznę od tego, że mój czas z pracy z uczniami obcokrajowcami to nie jest ten czas, który teraz się pojawił tak naprawdę, ponieważ w naszej szkole obcokrajowcy są już powiedzmy od 5 lat praktycznie. I najpierw były to osoby pojedyncze, pojawiające się w polskich klasach, takich standardowych, ogólnych oddziałach. No już wtedy musieliśmy zacząć pracę. W tej chwili działamy głównie na oddziałach przygotowawczych, ale te dzieci, które już porozumiewają się całkiem dobrze w języku polskim, są przesyłane przez nas, oddawane, może czasami to brzmi okrutnie, ale jednak do oddziałów już polskich, bo jednak ta nauka języka w oddziale ogólnym jest dużo łatwiejsza i dużo szybciej zachodzi niż w oddziale przygotowawczym, chociaż w oddziale przygotowawczym jest łatwiej, bo ma się kolegów i koleżanki z tymi samymi problemami, tak możemy powiedzieć. I chciałabym zacząć tak, powiedziałabym, że może całkowicie książkowo, od tych najstraszniejszych dla nauczyciela rzeczy, czyli podstawy programowej, a co za tym idzie całej papierologii uzupełnianiu dziennika, które się z tym chociażby wiąże, no i rzeczywistości, jaka nas, nauczycieli, dotyka, kiedy musimy tak naprawdę, kiedy zostaliśmy postawieni pod ścianą, bez często umiejętności i nagle musieliśmy swoje metody przewrócić trochę do góry nogami, no bo jednak wszyscy już doskonale wiemy, że pracujemy zupełnie inaczej z dziećmi innego pochodzenia, mówiącego w innych językach, niż tak naprawdę naszym. Przy czym od razu też chciałabym wspomnieć, nie pracujemy tylko z dziećmi, przynajmniej u nas, nie pracujemy tylko z dziećmi z tego wschodniego, z tej wschodniej części świata,
dlatego że w naszej szkole mamy również chociażby dzieci z Wietnamu, czy pojawiały się dzieci z Arabii Saudyjskiej, więc no bywa trudno. No ale wracając do tych naszych nauczycielskich przykrości. Pierwsze pytanie, co powinno być zrobione, kiedy myślimy sobie o uczniu obcokrajowcu? No, nasza podstawa za wiele przy przedmiotach, szczerze mówiąc, nie pomaga, powiedzmy sobie szczerze. Wszyscy wiemy, że nasze podstawy są przerobione, jest tego za dużo, za mocno, nasze dzieci są tym obciążone. A co tu mówić o dziecku, które no jednak znajomość języka ma na poziomie A0, czasami na poziomie A1, czyli dosyć słabo. To tak jak my nagle byśmy zostali wrzuceni do innego kraju i musieli się uczyć bardzo konkretnych słów, bardzo trudnych słów i jeszcze je rozumieć, tak? Bo jedno zapamiętać słowo, a drugie je zrozumieć i potrafić wytłumaczyć, co to słowo znaczy. No i właśnie, ta nasza podstawa programowa i nasze programy zupełnie niedostosowane, no więc powinniśmy tworzyć swoje programy. Ja taki program swój pierwszy stworzyłam, nie jest jeszcze idealny, po tym roku już wiem, że czeka mnie jeszcze dużo pracy, zanim ten program będzie taki, jaki chciałabym, żeby był, czyli przyjemny dla uczniów i dla mnie, kiedy go realizuję. A jakie ma to efekty? Takie, że przynajmniej uczniowie nie uciekają z krzykiem z moich zajęć, a to już połowa sukcesu. Jak do tej pory zarówno biologia, jak i kurs języka polskiego przebiegają stosunkowo bezboleśnie i dzieci jak najbardziej chętnie uczestniczą. Najważniejszy jest ten efekt otwierania głowy i pokazania tym dzieciakom, które przyjeżdżają z bardzo różnymi historiami i z bardzo różnymi umiejętnościami tak naprawdę, bo tak jak my mamy dzieci, które w różny sposób się uczą, mają różne możliwości poznawcze, te dzieci również takie przyjeżdżają, z tym, że nasze często jeszcze bronią się tak zwanymi opiniami. Uczeń obcokrajowiec, który przyjeżdża z założenia jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i to bardzo, bardzo specyficznych. Bardzo trudno jest takiego ucznia zdiagnozować i bardzo trudno jest niestety przez to mu pomóc. No więc moim zadaniem i każdego z nas jest właśnie tak poprowadzić zajęcia, aby ta głowa się otworzyła, i żeby ten uczeń po prostu nie zniechęcił się do naszego przedmiotu, to połowa sukcesu. Tak jak Dawid w swojej prezentacji będzie używał bardzo ważnego słowa radość i myślę, że to jest najważniejsze, żeby ta radość z edukacji była na każdym przedmiocie. I to jest jeden z efektów, których chcę osiągać w swoim nauczaniu, można tak powiedzieć, w swoich metodach, z których korzystam. Idąc dalej, zobaczymy, czy się uda tu przełączyć. Okej. I znowu wracając do tych strasznych studenckich, być może jeszcze wspomnień, kiedy musieliśmy się uczyć tych różnych tabelek, różnych wykresów, żeby tymi nauczycielami w ogóle zostać, to ja chciałabym wrócić do czegoś, co pewnie na dydaktyce każdy z nas przerobił. Do poziomów, kiedy chcemy wyznaczać cele, tak, stosujemy sobie różnego rodzaju poziomy. Żeby ten nasz uczeń, żebyśmy my potrafili określić, czy nasz uczeń coś osiągnął, czy nie. No i właśnie, trafia taki uczeń obcokrajowiec, nasze wymagania na przedmiotach często są rozpisane na takiej zasadzie, że uczeń na ocenę dopuszczającą potrafi wymienić elementy, potrafi coś podać, czasami potrafi coś zdefiniować, wyliczyć. I później im wyższy ten poziom, czy wiadomości, czy umiejętności, tym wyższa jest ocena. Tylko że w przypadku ucznia obcokrajowca problem się zaczyna robić taki, że bardzo często zanim ten uczeń dojdzie nawet do poziomu B, tak, czyli do zrozumienia wiadomości, musi minąć bardzo, bardzo dużo czasu. Dlatego że wyjaśnij, scharakteryzuj, streść, to już jest tak naprawdę produkcja językowa. Podaje się, że taka produkcja językowa na dobrym poziomie pojawia się po około 3 latach od rozpoczęcia nauki języka. A my chcemy, żeby uczeń po 3 dniach nauki języka zaczął nam coś produkować. I tu się właśnie zaczyna rozjeżdżać nasza wizja edukacji, taka, której uczyliśmy się bardzo często na studiach, a rzeczywistość, która nas dotyka. Więc jeżeli chodzi o właśnie te nasze poziomy wiadomości czy umiejętności, to w przypadku ucznia obcokrajowca najważniejszy jest ten poziom wiadomości i delikatnie, moim zdaniem, powinniśmy zahaczać o poziom C, czyli stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych. Jeżeli coś z uczniem przećwiczymy,
uczeń będzie wiedział, jak zadziałać z danym zadaniem, to wtedy będzie dużo prościej później coś od tego ucznia wymagać. On po prostu musi znać wzór, jak gdyby. Tak jak na chemii mamy wzory, żeby poprowadzić jakieś reakcje chemiczne, tak samo tutaj przy nauczaniu powinno tak być. Tak? Dajmy temu dziecku wzór, dajmy jakąś taką receptę na to, co zrobić, a dopiero później wymagajmy. Ale myślę, że to wszystkim nauczycielom jest doskonale znane, więc może przejdźmy już do praktyki, bo to będzie dla nas ważniejsze. Jak to wygląda u mnie? Oj, za daleko. Za daleko. O, dobra. Teraz tak, myślę, że każdy nauczyciel to przerobił. Ja zaczęłam to przerabiać już 5 lat temu, kiedy pojawili się w mojej klasie pierwsi obcokrajowcy. Pierwszy odruch, jak pomóc obcokrajowcowi, stworzyć mu słowniczek. No przecież jak pozna znaczenie słów, to będzie mu dużo łatwiej. No generalnie słowniczek dobra rzecz i życie ułatwia, ale po pierwsze, mamy różnice programowe. Podstawa programowa nauk w Ukrainie zakłada, że biologia zaczyna się mniej więcej 2 lata później niż w porównaniu do polskiego systemu edukacji. Więc ten uczeń, który do nas przychodzi, będzie miał inną wiedzę biologiczną na innym zupełnie poziomie albo nie będzie posiadał jej w ogóle. Więc pytanie, czy jest sens robienia słowniczka i tworzenia, tłumaczenia słów, których dziecko nie zna w swoim ojczystym języku? No, moim zdaniem nie bardzo. Oczywiście każdy z Państwa tutaj musi sobie zadecydować, czy dla niego jest to ważne, czy nie. Kiedy pracujemy z uczniem starszym na poziomie 7-8 klasy, być może ten słownik wtedy pomaga, szczególnie na początku. Te pierwsze lekcje dają jakąś taką kotwicę temu dziecku, że on wie, czego może się złapać, że coś jednak być może rozumie. Natomiast przy młodszych dzieciach ja osobiście nie stosuję słowniczków w ogóle. Natomiast to te nazwy typowo biologiczne, takie często trudne, specjalistyczne, ja bym ich nie tłumaczyła. I raczej tego po prostu unikam. Bardziej staram się to wytłumaczyć jak najbardziej prostymi słowami. Ale po polsku, nadal po polsku. Dlaczego też w ten sposób, jeżeli chodzi o słowniczek? To wszystko jest fajne i tutaj przejdę sobie jak gdyby do tej trzeciej części tego mojego slajdu, czyli twoja znajomość języka lub asystent kulturowy i wszelkiego rodzaju translatory. Przerobiłam to już kilkukrotnie. Mamy w szkole też asystentów językowych, porozumiewających się w języku rosyjskim. I wielokrotnie było tak, ponieważ ja najpierw konsultuję ten słowniczek, jeżeli takowy robię, to konsultuję się najpierw z asystentem również, czy do końca to, co przetłumaczył mi na przykład translator, to jest prawda. Bo niestety z tymi translatorami jest problem. One bardzo przetłumaczą dobrze, lub dobrze, może nie bardzo dobrze, ale dobrze. To, co jest używane na co dzień, słownictwo, którego używamy na co dzień, natomiast słownictwo specjalistyczne już często tłumaczone jest źle. Jak to rozwiązać? Czasami pomagają tłumaczenia na Wikipedii, dlatego że tam akurat bardzo często jest to weryfikowane, więc niektóre nazwy można sobie porównać i jak najbardziej z tego sobie można skorzystać. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy grupę niehomogeniczną, czyli po pierwsze występują w niej różne narodowości, a miałam takie klasy, te dzieci mają zupełnie różne umiejętności językowe, to tworzenie słowniczka zaczyna być bardzo trudne. Dlatego, że stworzenie słowniczka dla uczniów, kiedy mamy uczniów z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, to jeszcze nie jest problem, tak? Bo możemy zastosować jakieś uwspólnienie, powiedzmy, że nawet ten język rosyjski. A dzieci przy okazji mogą spróbować. Natomiast jeżeli mamy grupę, kiedy jeszcze dochodzą nam inne narodowości, zaczyna się już robić problem, tak? Próbowałam tłumaczyć niektóre słowa na język wietnamski i nie byłam w stanie tego zweryfikować. A jak mogę dziecku podać nazwy, których nie jestem w stanie zweryfikować? To jest bardzo trudne. Także słowniczek z ogólnym słownictwem albo z dużym uproszczeniem w języku polskim, jak najbardziej tak. I nie mówię, że słowniczki są złe, absolutnie.
tylko trzeba podejść też do nich bardzo krytycznie, dlatego że, tak jak mówię, ja sama już się na tym przejechałam, mówiąc kolokwialnie, że nie zawsze te słowa, które przetłumaczył mi translator, które uważałam, że jest dobrze, w praktyce okazało się, że powinnam zastosować zupełnie inne słowo. Jeżeli chodzi o uczniów w klasach ogólnych, jeżeli pojawia się uczeń, obcokrajowiec, również jeżeli słowniczek mu damy, przygotujemy dla niego słowniczek, to też jest jak najbardziej dobre. Ale co nam po słowniczku, jeżeli uczeń nie potrafi rozszyfrować, o co w ogóle chodzi w zadaniu? Tutaj zaczyna się robić problem. Teraz zobaczymy, da się przejść dalej. Mam nadzieję, że tak. I znowu zadaję. OK. Najfajniej byłoby, gdyby wszystko to, co nas otacza, to, co mamy dla naszego ucznia, obcokrajowca, było uproszczone. I tutaj mamy przykład takiego uproszczonego tekstu z podręcznika, akurat dotyczącego tkanek. Gdybyśmy porównali tą stronę ze stroną z podręcznika, jeżeli ktoś jest, kto biologii również uczy, to na pewno już od razu zobaczy, że te definicje, które tutaj są dotyczące tkanek, wyglądają zupełnie inaczej niż te podręcznikowe. Przy okazji pojawiają się tutaj słowa, które zastępują inne i pomagają być może dziecku zrozumieć. I tutaj na przykład pojawia się też słowniczek, bo mamy tutaj na dole słownik. Natomiast jak mogą Państwo zobaczyć, to nie jest przetłumaczenie na język ucznia, tylko mamy tutaj przeniesienie, stworzenie słowniczka z określeniami w języku polskim i z tłumaczeniem w języku polskim, ale jeszcze w inny sposób. Czyli jakby próba wytłumaczenia naszego polskiego słowa jeszcze inaczej po polsku. Czasami to pomaga. Niektórzy uczniowie doskonale sobie z tym radzą, ale no nie zawsze też tak będzie, że każde słowo da się tak bardzo prosto wytłumaczyć, ale próbować możemy. I to upraszczanie akurat, szczególnie tutaj tworzenie prostszej wersji słów również po polsku, bardzo pomaga również polskim uczniom, szczególnie tym, którzy mają jakieś problemy edukacyjne. Okej, idę dalej. Ponieważ chcę Państwu wspomnieć jeszcze o czymś bardzo ważnym. Tutaj ciąg dalszy właśnie tego upraszczania systemowego. Tutaj mam już dla Państwa właśnie porównanie. Tak wygląda, po jednej stronie mamy fragment z podręcznika Nowej Ery, bo akurat na nim szkoła pracuje u nas, opisanie dróg oddechowych. Natomiast obok mamy uproszczony tekst dotyczący tych samych dróg oddechowych, ale właśnie w takiej prostszej wersji. Proszę mi uwierzyć, jeżeli Państwa akurat biologii nie uczą, to na pewno czytając tą wersję nieuproszczoną, widzą Państwo, że osobie, która porozumiewa się językiem polskim, niektóre słowa jest ciężko zrozumieć, a co tu mówić dopiero obcokrajowcowi. Także starajmy się jak najbardziej upraszczać i stwarzać temu dziecku możliwość zrozumienia chociaż części. Takiego nie robienia mu po prostu też czasami wody z mózgu, bo z tym jest czasami problem, tak? Czyli to upraszczanie. Ja wiem, że to nie jest proste i przy ogromie pracy, który my mamy jako nauczyciele, robienie takich materiałów samodzielnie też jest trudne. Szczególnie jeżeli sobie myślimy, że mam dwójkę dzieci, obcokrajowców w klasie, a muszę jeszcze się zająć całą resztą. I co, teraz mam poświęcać całe popołudnie na to, żeby przygotować materiał uproszczony? Wielu z nas pewnie się buntuje przeciwko temu, bo każdy z nas chce mieć odrobinę swojego życia. Dlatego Uniwersytet Adama Mickiewicza, a dokładnie Wydział Filologii na tym uniwersytecie, postanowił stworzyć taki projekt, w którym studenci filologii, neofilologii, rozpoczęli proces upraszczania podręczników właśnie dla obcokrajowców. W tej chwili te materiały, jeszcze nie dla wszystkich klas, ale dla klas 5 i 7, są w fazie testów i mamy nadzieję, że one w przyszłym roku szkolnym będą, że tak powiem, wypuszczone w świat i będzie można już z nich korzystać tak na żywo, że tak powiem. Będzie już można rzeczywiście sobie ten materiał wydrukować i skorzystać sobie z niego na lekcji. Jest to naprawdę świetna sprawa, natomiast też
samo testowanie tych materiałów nie jest proste. Ale idąc dalej, jeżeli już chodzi o praktykę, to tak z tego, co ja korzystam u siebie na lekcji i to, co rzeczywiście nie tylko przyda się obcokrajowcom, ale polskiemu uczniowi również. Mamy porównanie zadania też z nowej ery akurat dotyczące budowy serca. I mamy. Na rysunku została przedstawiona wewnętrzna i zewnętrzna budowa serca. Podaj nazwy wskazanych elementów. Ja się zastanawiam, czy nie wystarczyłoby w sumie ten podpis podaj nazwę wskazanych elementów. Dlatego, że jak nasze polskie dzieci czytają to polecenie, to jak dochodzą do tego podaj nazwę wskazanych elementów, one i tak nie wiedzą, co było w tej pierwszej części. Obok mamy praktycznie to samo zadanie, tak? Chodzi o budowę serca, tego, co jest w środku, w tym sercu, ale polecenie jest napisane w zupełnie inny sposób. W taki, jaki polecenia podaje się na początku, kiedy obcokrajowcy uczą się języka polskiego. Używamy jak najprostszych słów i najczęściej używamy bez okoliczników. I na początku mamy proszę. Brzmi być może tak bardzo kulturalnie, natomiast jest to tak ogromne ułatwienie, kiedy to dziecko zaczynając uczyć się języka polskiego, zna czasowniki głównie w formie bezokoliczników. Jeżeli my mu podamy proszę podpisać, proszę uzupełnić, proszę podkreślić, proszę zakreślić i tak dalej, to dziecko dużo szybciej zrozumie, o co w tym poleceniu może chodzić, niż jeżeli będziemy te polecenia tak zakręcać. Już nie wspominając o tym, że jak takie zadanie, proszę podpisać elementy budujące serce, dacie polskiemu uczniowi, to on też dużo szybciej załapie, o co chodzi tak naprawdę. Sprawdzone. Działa to zarówno w oddziałach przygotowawczych, jak i w klasach polskich. Dalej, jeżeli mamy te polecenia do zadań, to uczeń może wiedzieć, jak coś się nazywa. Kiedy już uczeń zaczyna troszkę ogarniać, jest już trochę w kraju, zaczyna już to słownictwo trochę łapać, albo jest bardzo pilnym uczniem, i po prostu siedzi i dziubie po prostu te słówka, żeby się jak najwięcej nauczyć, bardzo często powstaje bariera, no dobrze, ja wiem, jak to powiedzieć, ale jak to napisać? I być może dla niektórych będzie to nadwyrost. Natomiast ja szczególnie na początku, praktycznie 2-3 miesiące, cały czas daję zadania, w których piszę dzieciom słowa, których można użyć, żeby właśnie tej blokady nie było. Tak, żeby ten uczeń mógł się wykazać tym, że on wie, co to jest, tylko blokuje go właśnie to, że on nie ma pojęcia, jak to napisać, albo ma wątpliwość, jak to napisać, a ta wątpliwość bardzo często wystarczy, żeby uczeń nie potrafił już określić, o co dokładnie chodzi. Także jak najwięcej korzystać z tego, wpisywać te słowa, a jeżeli polscy uczniowie się będą burzyć, że to się dzieje, no to po prostu tłumaczyć, bo niestety też się tacy zdarzają. No i też oczywiście próbować jak najprościej ułatwić, tak, mamy tutaj pojęcie na przykład homeostaza, które jest dosyć trudnym pojęciem, również dla polskich uczniów. W najprościej definicji homeostaza to jest równowaga organizmu. To więc dlaczego nie kazać uczniom stanąć na jednej nodze, powiedzieć, co to jest w ogóle równowaga, oni od razu to złapią i wtedy dopiero wyjaśnić, tak, że kiedy wszystko w organizmie jest ok, to wtedy mamy równowagę, czyli tak zwaną homeostazę. Oczywiście na samym początku jest to ok, kiedy potrzebujemy wytłumaczyć już pewne pojęcia do matury z biologii, no to już na pewno każdy odgryzłby mi tutaj głowę, że jak można tak tłumaczyć homeostazę. No ale my zakładamy, że pracujemy z uczniem, który nie do końca do matury się przygotowuje z biologii, a jeżeli się przygotowuje, no to już wtedy trzeba będzie znaleźć inną metodę. Ja akurat w liceum na biologii nie pracuję, więc na ten temat akurat nie mogę się wypowiedzieć. Ale w podstawówce to działa. I znowu za daleko. Okej, idąc dalej. Uważam, że na każdym przedmiocie, kiedy mamy obcokrajowców w szkole, naszym obowiązkiem i tak naprawdę my to robimy bezwiednie, jest uczenie języka polskiego, jakby na to nie patrzeć. Nieważne, czy używamy słownictwa z zakresu zwykłej komunikacji, czy używamy języka już szkolnego. My mamy za zadanie uczyć języka po prostu. Tak? Chodzi o to, żeby to dziecko jak najszybciej zaczęło się w języku komunikować.
Dlatego najważniejsze jest to, żeby język edukacji szkolnej nie był oderwany od języka używanego na co dzień. Co to w praktyce oznacza? Jeżeli uczymy jakichkolwiek określeń na biologii, na fizyce, na chemii, na geografii, to starajmy się znaleźć jak najwięcej znaczeń dla tego słowa. Tak? I tutaj mamy na przykład przykład. Na przykład przykład. Mamy organy. Tak? W biologii używane bardzo często. Mamy organy roślinne, mamy organy w ciele zwierząt. Tak? Ale dlaczego nie wspomnieć dziecku, że oprócz tego, że organy to na przykład to, co jest w nas, wewnątrz nas, czy te elementy budujące roślinę, to też są organy, ale to, co gra w kościele, to też są organy. Tak? Dziecko może usłyszeć, że ktoś grał na organach. No i co, grał na sercu i na wątrobie? No niekoniecznie. Dalej, mamy staw skokowy. Piękna okazja do tego, żeby wytłumaczyć, że jest taki czasownik jak skakać. Tak? I tutaj mamy obrazek właśnie pani skaczącej na skakance. Jak oni zobaczą obrazek, od razu to łapią. Ale też mamy słowo staw. I staw nie oznacza tylko tego, co mamy pomiędzy kośćmi w naszym ciele, ale mamy też zbiornik wodny, który się pojawia, tak? Jeżeli mówimy staw, no to nie znaczy zawsze tylko to, co właśnie łączy nasze kości. To może być też coś, obok czego będziemy przechodzić. Także to jedno słowo wiele znaczeń, ale też dobrze jest mieć świadomość tego, że mogą być niektóre słowa pułapki, tak? Na przykład słowo oddychać, które no, dla biologa ma dosyć konkretne znaczenie, tak? Proces wytwarzający energię, albo bardzo mocno upraszczając proces związany z wprowadzaniem do ciała tlenu, a usuwaniem dwutlenku węgla. Natomiast dla przeciętnego dziecka z Ukrainy, Białorusi czy Rosji oddychać będzie znaczyło odpoczywać. No więc warto też na te słowa pułapki zwrócić uwagę moim zdaniem. Ale to oczywiście już do Państwa, od Państwa zależy, czy Państwo chcecie na to zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz, o której chciałam jeszcze wspomnieć, a propos właśnie jeszcze używania tego słownictwa, dlatego że ja jestem zafascynowana tym, ile słów można dziecka nauczyć, omawiając budowę ucha. Oprócz tego, że uczymy go budowy ucha, tak, mamy słowo bębenek, mamy słowo młotek, młoteczek, kowadło, kowadełko, ślimak, tak. Ogromne pole do popisu również dla biologa, żeby nauczył mówić dziecka w języku polskim i nauczył słownictwa. I myślę, że to ode mnie będzie już wszystko. Dziękuję. Próbuję włączyć mikrofon. Dziękuję Ci, Marto. To była przyspieszona lekcja biologii. Ja mam wrażenie, że gdybym dostała takie materiały, to jakoś z biologią by mi było bardziej po drodze, jak chodziłam do szkoły. Pojawiły się oczywiście głosy, co z uczeniem biologii w szkole średniej. I Marta powiedziała, że nie ma odwagi zabrać w tym temacie głosu, ja to rozumiem. Teraz przeskoczymy do najmłodszych dzieci i poproszę Agnieszkę, żeby ona teraz Państwu opowiedziała o swojej pracy. I jeśli chodzi o Agnieszkę, to jest właśnie edukacja wczesnoszkolna. Więc Agnieszko, ja oddaję Tobie prezentację i teraz czas. Wiem, że bardzo chciałaś nam powiedzieć o tym, jak Ty uczysz matematyki, a o matematyce też już dzisiaj było. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Zacznę jednak od przedstawienia się. Jestem osobą, która uczy w oddziale przygotowawczym już od 5 lat. Zaczęłam prowadzić oddział przygotowawczy, kiedy był to jeden z pierwszych oddziałów w ogóle w Polsce. W Warszawie były takie 2 oddziały i w moim oddziale na pierwszym roku było 9 narodowości. Ku zaskoczeniu wszystkim bardzo było dużo Wietnamczyków i Hindusów. Dzieci, powiedzmy, zza naszej wschodniej granicy też często się zdarzały, ale była też taka opcja, żeby je dołączać do klasy regularnej. Wiem, że może chciałabym jeszcze omówić, jakie są zalety oddziału przygotowawczego. W oddziale regularnym, kiedy dzieci chodzą do z dziećmi polskimi, to, co jest zaletą od tego oddziału, jest to, że są jakby pod takim deszczem języka polskiego. I to jest rzeczywiście bardzo dobra rzecz. Ale są dzieci, i jest ich naprawdę bardzo dużo, które w takiej sytuacji, kiedy są z dziećmi, które ich nie rozumieją,
z którymi nie mogą nawiązać kontaktu, gdzie nauczyciel ich nie rozumie, są w tak dużym stresie i są w tak trudnej sytuacji, że blokują się i jest im za trudno. Nasi wschodni sąsiedzi mają o tyle łatwiejszą sytuację, że jednak języki słowiańskie są naprawdę bliskie językowi polskiemu. Natomiast trzeba zobaczyć, co to znaczy dla Hindusa albo dla Wietnamczyka wyrwać z krtani nasze ci, ły. To są bardzo trudne sytuacje i takie osoby na pewno potrzebują dużo po prostu innego traktowania. Zwłaszcza, że kiedy dziecko wchodzi do oddziału regularnego, chce czy nie chce, zaczyna być oceniane. Oczywiście możemy robić wszystkie dostosowania i należy je robić. Należy pamiętać, że to jest człowiek ze szczególną trudnością, ale mam na przykład w tym roku Amerykankę, która na jakąkolwiek krytykę reaguje zupełnym załamaniem. To jest taka osoba z mchu i paproci i trzeba naprawdę bardzo dużo nad nią pracować, żeby dawać jej takie poczucie bezpieczeństwa, żeby ona pokazywała, co potrafi, a potrafi bardzo dużo. Kolejną zaletą oddziału przygotowawczego jest to, że do oddziału przygotowawczego można wejść i wyjść w każdym momencie roku szkolnego. To znaczy, kiedy dziecko znajduje się na terenie Polski, nie musi czekać na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Może do niego wejść wtedy, kiedy po prostu jest na to gotowe. I też jest coś takiego, że nie trzeba, nauczyciel prowadzący oddział przygotowawczy nie musi czekać na koniec roku szkolnego, żeby udzielić promocji. Ja na przykład stosuję taką metodę w mojej klasie i w mojej szkole, że jeżeli widzę, że dziecko robi postępy, że już się dosyć dobrze czuje, że zaczyna wyrażać swoje myśli po polsku, nawet jeśli to jest pół zdania w swoim języku, a pół zdania po polsku, ale ja już jestem w stanie zrozumieć, co ono do mnie mówi, wysyłam je na zajęcia do regularnych klas. Umawiam się na przykład z jakąś nauczycielką. Posłuchaj, chciałabym, żeby do ciebie, to najczęściej właśnie na matematykę, przyszła taka i taka osoba. Ona będzie chodzić tylko na matematykę i będzie słuchać. Jeżeli zacznie podnosić rękę, będzie chciała coś odpowiadać, to oczywiście niech odpowiada. Ale chciałabym, żeby to był taki wolny słuchacz. I muszę powiedzieć, że to rozwiązanie bardzo się sprawdza. To znaczy dzieci, które zaczynają przychodzić do takiej klasy, na początku są bardzo nieśmiałe. Nawet muszę powiedzieć, że mam w tej chwili takiego Afrykańczyka w klasie, który idąc do obcej klasy nie siada na krześle, siada na podłodze. Chowa się w takim kącie i tam sobie siedzi. Ale jest to tak zdolna osoba, że po jakimś czasie właśnie usiadła na krzesło, a potem zaczęła w ogóle uczestniczyć w tej lekcji. I nauczycielka, która prowadzi tą klasę, powiedziała: słuchaj, jest lepiej, coraz jest lepiej, aż w końcu mówi: dobra, za miesiąc będziemy myśleli o tym, żeby go przenieść na stałe do nas. Wielorazy to rozwiązanie przyniosło bardzo dobre skutki. Chcę też powiedzieć, że dopóki nie było pandemii, stosowałam też takie rozwiązanie, które też bardzo polecam, że na przykład lekcje WF-u mieliśmy razem z inną klasą, z różnymi zresztą klasami. Graliśmy wspólnie, ścigaliśmy się wspólnie, to też bardzo pomaga. Drugą taką lekcją, którą zawsze mamy wspólnie, to jest lekcja muzyki i tutaj powiem chociaż za dwa słowa. Otóż śpiewanie polskich piosenek to jest coś tak otwierającego, a jednocześnie to jest tak pomagającego, coś tak, co pomaga w artykulacji języka polskiego. W tym, jeżeli dziecko mówi w języku polskim, ale to zawsze mówi ze swoim akcentem, zawsze tak jest. Natomiast śpiewa cudownie. W ogóle takie wspólne bycie razem, nawet to, że siedzimy z inną osobą w ławce, no bardzo pomaga.
Zresztą piosenki w nauce języka są rzeczą nie do przecenienia. Jeżeli Państwo pomyślą o tym, jak się Państwa dzieci uczą języka angielskiego w naszych szkołach, to jestem pewna, że właśnie poprzez piosenki dzieje się co najmniej 50% tego, co się dzieje na lekcji. Zwłaszcza w nauczaniu początkowym, śpiewanie piosenek, powtarzanie pewnych zwrotów, ciągłe powtarzanie tworzy to, że dziecko zaczyna w tym wzrocie konkretnym, nawet jeżeli go nie rozumie, czuć się naprawdę dobrze. Chciałam też powiedzieć o tym, że ja w ogóle w swojej pracy stosuję taką metodę, żeby dzieci po mnie powtarzały. Na początku, kiedy te dzieci właściwie tylko patrzą takimi ogromnymi oczami, to jest bardzo dobra rzecz i zauważyłam, że początek, ja się cieszę, jak one powtarzą słowo, naprawdę, jedno słowo. Potem zaczyna być słowo i przymiotnik, słowo i jakieś dodatkowe określenie, aż dochodzi do zdania i to też, ile one są w stanie zapamiętać z mojej wypowiedzi, to też już świadczy o tym, w jakim zaawansowaniu języka one są. Czy one są w stanie tylko powtórzyć słowo? Czy są w stanie, znaczy ja pokazuję różne przedmioty w klasie, czy coś na ilustracji i czy on jest w stanie tylko powtórzyć to słowo? Czy on już jest w stanie powtórzyć więcej? Czy on jest w stanie odtworzyć cały ciąg? To jest bardzo dobry miernik tego, jak się dziecko w języku czuje. I to powtarzanie takie, ciągłe powtarzanie, po pierwsze powoduje to, że dziecko artykułuje, zapamiętuje, poza tym jest też aktywne, a u dzieci w nauczaniu początkowym to w ogóle tworzenie takiego pola dla ich aktywności to jest właśnie uczenie się, bo dziecko nie będzie, na pewno to wiecie, że nauczanie początkowe to nie jest kontakt, że dostajesz tekst, czytasz i odpowiadasz, tylko to cały czas coś się musi dziać. Cały czas w jakiś sposób ta uwaga dziecka musi być koncentrowana na nauczycielu i na toku lekcji. W moim obecnym oddziale jest też bardzo dużo narodowości. Policzyłam, że jest ich 7. W ostatnim czasie bardzo dużo doszło osób z Białorusi. Znaczy też są Ukraińcy, ale jest ich mniejszość, natomiast bardzo dużo dzieci przyszło w tej chwili z Białorusi. Jest to związane z bardzo trudną sytuacją na Białorusi, z tym, że bardzo dużo osób ucieka z tego kraju. A jaki jest język, w którym się porozumiewamy? Jest to język polski i naprawdę jest to wyjątkowo satysfakcjonujące uczucie, kiedy się widzi ciemnoskórego osobę i Hindusa i Wietnamczyka, czyli Azjatów i oni stoją i rozmawiają po polsku. To znaczy oni oczywiście nie prowadzą rozmowy na temat, nie wiem, chociażby pogody, ale na zasadzie chodź tu, pójdziemy grać w piłkę, a on będzie stał na bramce i takie rozdzielanie roli, to już to potrafią. Zresztą piłka nożna i to, co się dzieje z piłką nożną, jest chyba wspólne dla chyba globu z tego, co widzę. Dobrze. Chciałabym też powiedzieć o tym, że jednak praca w szkole to jest praca z tekstem. Oczywiście w nauczaniu początkowym te teksty są dostosowane do wieku i możliwości dzieci, ale takim lekcją, na której sprawdza się rozumienie tekstu, to jest matematyka. I tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na tablicę. To jest zdjęcie dzisiejszej mojej tablicy i języka, którym użyłam w czasie matematyki. Muszę powiedzieć, że dzisiejsza lekcja matematyki była też dla mnie zaskoczeniem, ponieważ napisałam to na tablicy, zawsze wcześniej mamy rozgrzewkę. Tutaj w czacie przeczytałam, że dzieci z Ukrainy, dzieci w ogóle ze wschodniej, za naszej wschodniej granicy są dużo lepsze w arytmetyce. Tak, to jest w ogóle niebo i ziemia. Muszę powiedzieć, że dzieci z byłego bloku wschodniego są wyjątkowo dobrze wytrenowane w umiejętnościach arytmetycznych. Wykonują wiele działań w ogóle w głowie, to znaczy w pamięci. Nie potrzebują zapisywać wielu rzeczy. Natomiast
mają ogromny problem, żeby to potem z siebie wydobyć. To znaczy one w głowie tłumaczą sobie to na swój język, operują w języku swoim, a muszą potem odpowiedzieć w języku polskim. I tutaj jeszcze jest kolejny problem, bo czym zupełnie innym jest dać dziecku jak gdyby taką pończochę, przepraszam, że tak określam, ale uważam, że to jest dobre określenie, że dziecko na to, co już umie, na to, czym włada, naciąga język polski i ono tylko się musi jakby to słownictwo złapać, natomiast czymś zupełnie innym, nieporównywalnie trudniejszym jest wykształcenie pojęcia. Żeby wykształcić pojęcie, to naprawdę trzeba już bardzo dobrze w języku siedzieć, rozumieć wiele, wiele powiązań w języku, mieć bardzo dużą bazę, żeby ją zgromadzić i utworzyć pojęcie. Ja już nie mówię potem o o wzajemnych relacjach tych pojęć w stosunku do siebie. Natomiast jeśli dziecko ma wiedzę w swoim języku, to naciągnąć na to język polski jest dużo łatwiej. To nie jest to może łatwe, ale jest to dużo łatwiej. Wracając do slajdu, na tablicy jest bardzo proste zadanie, które zresztą wydawało mi się, że my już naprawdę wiele razy robiliśmy. Chcę też powiedzieć, że w mojej klasie jednocześnie uczą się dzieci 7-letnie, 8-letnie i 9-letnie, a nawet niektóre mają więcej niż 9 lat ze względu na to, że już przeszły na inny rocznik. Taka lekcja, którą ja prowadzę jakby jednocześnie dla klasy pierwszej, dla klasy drugiej i dla klasy trzeciej. To jest dość skomplikowany proces, ale polega to na tym, znaczy trudne jest tym, żeby jakby poświęcić każdej z tej grupy odpowiednią ilość czasu i w taki sposób przekazać zadanie, żeby każda grupa miała swoje zajęcie związane z tym zadaniem. Oczywiście przykłady są bardzo, bardzo proste, ale no właśnie to, co wyniosłam ze szkoły, powiedzmy to, byłego Związku Radzieckiego, to, że oni uprawiają tak zwane dyktando matematyczne. Dyktando matematyczne to znaczy, nie polecam tej metody, ale tylko ją przybliżam, że wchodzi nauczyciel i mówi ilorad 35 i 7 albo inne i dziecko musi wykonać tę operację w głowę i podać rozwiązanie, ma na to bardzo ograniczony czas. Także jest to bardzo trudne. Nie stosuję tej metody w swojej pracy, ale podobne tak. Dzisiaj właśnie bardzo ćwiczyliśmy nazwy iloczyn i iloraz i to nie było dla nich proste. Ciągle im się myliło, który to jest iloraz, a który jest iloczyn. I w którymś momencie pojawiło się to zadanie. Jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa zgadnie, które słowo w tym zadaniu było dla uczniów najtrudniejsze. Patrzę na czat. Tak. Ja widzę, że Państwo mają bardzo dobre doświadczenie. Był to wyraz po. One nie rozumiały tego. To znaczy rozumiały to, bo myśmy to już wiele razy robili, ale rozumiały, że teraz powinno nastąpić dzielenie. A tu było nie dzielenie, tylko mnożenie. I zastosowanie bardzo konkretnego rozwiązania, tutaj teraz spróbuję nacisnąć odpowiednią strzałkę. Zaraz. O, to było właśnie to, jak ja sobie poradziłam z tą sytuacją. Troje dzieci otrzymało po 2 flamastry. I jak one zobaczyły tą sytuację, to już oczywiście było bardzo prosto. Ale dopóki ta sytuacja nie nastąpiła, one nie były bardzo w tym zakubione, mimo że zadanie naprawdę było bardzo proste. Takie 2 literki po zmieniło zupełnie ich zrozumienie. Na następnym slajdzie, mam.
chciałam powiedzieć o tym, jak dalej następowało, jak ja ich próbowałam prowadzić przez język zadania matematycznego. Wydawało mi się, że słowo razem to już jest tak popularne słowo, że naprawdę jesteśmy bardzo zaawansowani w tym. Natomiast dla nich nie było to proste. One nie rozumiały, że Roch, Michał i Kasia to razem. Użyłam specjalnie jeszcze dwóch słów po to, żeby one mogły sobie wytworzyć połączenia, że to, to i to. Gdybym miała więcej miejsca na tablicy, to pewnie narysowałabym trzy buźki, przy każdym 15 kreseczek, no i wiadomo byłoby, że każde dziecko dostało po 15. I zresztą bardzo często to robię i w ogóle wszyscy to robimy. Dzieci dostają karty pracy z zadaniem i ich zadaniem jest narysować to, co przeczytały. I jeżeli dobrze wszystko narysują, to ja wiem, że one zrozumiały to, co jest napisane. A następnie dochodzi do tego, że muszą skonstruować samodzielnie odpowiedź. I tutaj też, zresztą tak samo i w klasie polskiej, robiłam dokładnie to samo, to znaczy uczyłam ich, że wszystkie wyrazy potrzebne do odpowiedzi mamy w pytaniu. Należy je tylko zrozumieć i umieścić w odpowiednim miejscu w odpowiedzi. I to właśnie posługuje się takim schematem. Mamy na tablicy taką kartkę długą, gdzie jest kto, co zrobił, ile, co. I one podporządkowują te wyrazy. O ile u dzieci z Ukrainy, z Białorusi, kiedy one być może nie potrafią przeczytać, ale kiedy usłyszą zadanie, to one naprawdę z tym radzą. Natomiast odległość językowa powoduje, że nawet proste rzeczy są trudne. Chciałam tutaj też dzisiaj, była bardzo ciekawa sytuacja, która też mi uświadomiła, ajajajaj, chciałabym wrócić. O, dziękuję. Proszę spojrzeć na tablicę. Dzisiaj sobie uświadomiłam po raz pierwszy, że litera H jest bardzo podobna do wyrazu ile. Ja jako osoba, która wie, jakie jest znaczenie tego wyrazu, jakie jest znaczenie tej litery, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że graficznie to jest tak podobny zapis. Zresztą muszę powiedzieć, że ostatnio mój uczeń Hindus odpowiedział tak, jakie zwierzęta żyją w rzece? Otóż jakie zwierzę żyje w rzece? Żubr. Kiedy ja zaczęłam mu pokazywać, co to jest żubr, to on mówił, nie, to nie jest żubr. A ja mówię, a co jest żubr? Otóż z żubr wziął się z bubr. Zresztą to też jest takie zjawisko, które ja bardzo obserwuję, że dzieci nie słyszą różnicy między bardzo wieloma słowami, ponieważ nie słyszą różnicy pomiędzy nami, naszymi spółgłoskami. Dla nich wyraz cześć i sześć, to choćby je powtórzyć 10 razy, one tej różnicy nie usłyszą. Tak samo żubr i bubr to jest dla nich to samo, ponieważ słuch fonematyczny jeszcze nie został wykształcony, one nie mają tej wrażliwości na głoski, jaką mają nasze dzieci. Zresztą chciałam tak troszkę może rozweselić nasze spotkanie. Jak słuchałam poprzedniej rozmowy, to było o tłumaczu, tak? Więc ja się bardzo często porozmawiam się z rodzicami za pomocą SMS-ów. To jest łatwo włożyć właśnie w translatora, łatwo sobie przetłumaczyć. I kiedy miałam ucznia z Turcji, to otrzymałam takie SMS-y. Witaj, biblioteko. Myślę, że biblioteka została przetłumaczona, że no chodziło o nauczyciela, ale wyszło z tego biblioteka. Zresztą bardzo często trzeba się domyśleć, co miałoby to znaczyć, kiedy się otrzymuje taką odpowiedź. Ale też bardzo zwróciłam uwagę na to, że w poleceniu, które pani cytowała, było wyraz proszę. Akurat przy dzieciach z naszej wschodniej ściany
wyraz proszę jest bardzo ważny, dlatego że w języku rosyjskim i myślę, że też w innych językach nie posługuje się tak często proszę jak w języku polskim. I wyraz proszę, ja naprawdę bardzo, jak oni mówią pani coś tam, pan, to wymaga długiego treningu, żeby sobie uświadomić, że trzeba powiedzieć proszę pani. I to proszę pani jest bardzo istotne dla kultury, dlatego żebyśmy się porozumiali, dla to, żeby ta osoba, która jest po drugiej stronie, miała takie poczucie, że jest szanowana i traktowana z odpowiednią uwagą. Kolejny slajd to jest na pewno podręcznik, które są Państwu znane i chciałam tutaj zwrócić uwagę na to, że w ogóle nasze podręczniki do klasy pierwszej to są podręczniki do nauki języka. Jest w nim tekst trudny i tekst łatwy, jest ilustracja i to bardzo pomaga w pracy, to znaczy czytamy zdanie i mamy do tego zdania konkretną ilustrację. I możemy po prostu pokazać, to jest to, to jest to, to jest tamto. Przynajmniej przy rzeczownikach to bardzo pomaga. Drugą takim następnym stopniem wtajemniczenia jest to, żeby zrozumieć, co robi, co się stało, co było, co będzie. I to dzieci też dość szybko łapią. Jakby nie iść, na jakim etapie edukacji by nie być, nawet jeżeli to jest już egzamin maturalny, trzeba przejść przez litery. I tutaj się nie da zrobić, znaczy oczywiście będzie łatwiej niektórym, ponieważ będą znali na przykład, znaczy język rosyjski, dźwięki z języka rosyjskiego, czy z języka właściwie bardziej z rosyjskiego, z ukraińskiego, to już są troszeczkę inne dźwięki, bardzo podobne są do języka polskiego, ale i tak czy inaczej litery trzeba zobaczyć i trzeba się je nauczyć składać z sylaby, a sylaby w zdania. I tutaj nie ma drogi na skróty. Także nawet jeśli uczylibyśmy człowieka, który jest na maturze, to dobrze byłoby zaproponować mu taki tekst tylko po to, żeby on trenował szybkość składania sylab, zdania, wyrazy i wyrazy zdania. To jest kolejny... Agnieszko, ja tylko... Kończymy, tak? Przepraszam, tak, powoli, ja ale tak nie, ja zadam Ci pytanie, bo tak. Jest pytanie, co to za podręcznik, ten, który pokazałaś. To jest podręcznik w SIP-u. Tak, wydawnictwo szkolne i pedagogiczne rzeczywiście. Ja wiem, że chciałaś nam jeszcze opowiedzieć to bardzo krótko o tych filmikach, o literkach, bo mamy jeszcze dwie opowieści, chciałabym, żeby one dzisiaj wybrzmiały. Dobrze. Bardzo Cię o to proszę. Ja mam. Przepraszam, potrzebuję chyba tutaj jakiegoś przypomnienia. Mówiłaś mi, że wykorzystujesz filmiki, gdzie są historie w literkach. Tak. To ja Państwu wrzucę zaraz na czat ten filmik o literce, a Agnieszka tylko powie ostatnie zdanie i przejdziemy zaraz do WF-u, do wychowania. Chciałam powiedzieć, że przy opracowywaniu liter ja korzystam bardzo dużo z różnych materiałów, które są w internecie. W internecie są takie różne filmiki na temat literek. Jakie są zalety tych filmików? Pierwsze tutaj mam akurat hipopotam, czyli literkę H. I w takim filmiku powtórzenie słowa z literą H jest wielokrotne, nie wiem, można nawet chyba do 50 razy. Drugi raz, kolejną zaletą takiego filmiku jest to, że można go odtwarzać sobie w domu. Następuje osłuchanie. Tutaj jest akurat w ogóle rysowanie hipopotama, więc można tutaj też różne przymiotniki, różne określenia, różne nawet i rzeczowniki, przepraszam, czasowniki wyłapać z takiego filmiku. I to jest też takie, że dziecko ogląda, to jest dla niego atrakcyjne, a przy okazji bardzo dużo słucha. To nie jest jednokrotne odsłuchanie, to jest wielokrotne odsłuchanie i jego możliwości artykulacji i osłuchania z tą literką
no, są zwiększone. Natomiast jeszcze takim kolejnym filmikiem, które bardzo często stosuję na lekcji, są takie filmiki, które mają dużo wyrazów na tą samą literę. I najpierw jakby odsłuchujemy taki filmik, a potem ja wyłączam głos, pokazuję zdjęcie i dzieci odtwarzają z pamięci, co to jest. I ja też za każdym razem każę im powtarzać to słowo. Za każdym razem każę im wyartykułować to i to też bardzo im pomaga. Poza tym takie materiały przesyłam na przykład Librusem i one są w domu wielokrotnie dostępne, co sprawia, że one przychodzą przygotowane na następną lekcję. Chciałam też powiedzieć, że na przykład dzisiaj miałam mit o Ariadnie i pierwsze, co zrobiłam, to najpierw oglądaliśmy film. Oglądaliśmy film, ja im pokazywałam postaci, różne tam wydarzenia, a potem dopiero czytaliśmy. Rozumiem, że czasu więcej nie ma. Tak, bardzo Cię przepraszam, Agnieszko. Nic nie szkodzi. Ja dziękuję Państwu bardzo. Jesteś skarbnicą wiedzy i ja bym bardzo chętnie Cię słuchała, ale jestem też zobowiązana... Ale ja to rozumiem. Dziękuję. O zwiadach znam było. Znam swoje gadulstwo i wiem, że muszę się ograniczyć. Dziękuję. Agnieszka opowiadała o wysyłaniu na zwiady, a Dawidzie, ja Ciebie zapraszam, żebyś opowiedział o tym, że sport to nie tylko zdrowie. Okej, witam Państwa jeszcze raz. Słychać mnie? Tak, oczywiście. Słychać, okej. Także takie pierwsze moje pytanie, to, które sobie zadałem, jak byłem poproszony tutaj o prezentację, o zaprezentowanie się przed Państwem, no to oczywiście, czy sport mówi w jednym języku? I o ile rozumiem Państwa przedmioty i od razu dodam, że Państwo mają dużo, dużo trudniejszą pracę, z dużym większym ciężarem tutaj podchodzą do tego, do nauczenia uczniów ukraińskich danych treści z danego przedmiotu, tak? My na wychowaniu fizycznym uważam, że mamy dużo łatwiej i tak się zastanawiałem, myślę, że każdy z nas miał do czynienia z obcokrajowcem, miał okazję porozmawiać lub mógł być zapytany o coś nie w swoim języku, czy też byliśmy gdzieś za granicą na wakacjach. I tak jak my się wtedy czuliśmy? Ja myślę, że jeżeli kiedyś pojechałem pierwszy raz na wakacje do Grecji i chciałem coś kupić i ta pani niestety nie mówiła w języku angielskim i odezwała się do mnie w języku greckim. Ja greckiego nie znałem, pojawiło się jakieś zakłopotanie, pojawiła się jakaś niepewność i myślę, że z tą niepewnością ukraińscy uczniowie przyjechali tutaj do nas i na pewno ta sytuacja nie jest dla nich w żaden sposób komfortowa i my jako nauczyciele, ja jako WF-ista mogę poprzez swój przedmiot na pewno sprawić to, może nie nauczę ich wielu słów od razu, czy też nie przekażę wszystkiego, co bym chciał, ale na pewno zbuduję ich jakąś pewność siebie poprzez to, że my na WF-ie możemy pracować przede wszystkim poprzez pokaz. Nam te słowa nie są aż tak potrzebne jak Państwu. I jak pamiętam sobie, przypomnę 5 lat temu moją pierwszą lekcję wychowania fizycznego, gdzie przyszła klasa, to była łączona od 4 do 6, tak jak tutaj koleżanka wcześniej pracuje. Ja przyszedłem na tą lekcję z wydrukowanym regulaminem sali gimnastycznej, no bo tak pierwsza lekcja na WF-ie przebiega, gdzie przypominamy sobie najważniejsze zasady, BHP i tak dalej. A ci uczniowie naprawdę nie znali w ogóle słów. Były pojedyncze osoby, które gdzieś coś rozumiały, no ale to był naprawdę, naprawdę trudny proces i dość szybko ten regulamin odłożyłem i sobie uświadomiłem, dlaczego na studiach najczęściej dwa słowa, jakie były które się pojawiały, to było pokaz i objaśnienie. I myślę, że teraz już wiem, dlaczego ten pokaz jest taki ważny, ponieważ lekcje WF-u można przeprowadzić tak naprawdę bez słów, pokazując wszystkie ćwiczenia, prowadząc rozgrzewkę, bawiąc się z tymi dziećmi i wplatając właśnie w to pojedyncze słowa typu chodźmy, typu piłka, typu bieżnia, typu biegnijmy i tak dalej, czy nawet układając zdania z dwóch, trzech, czterech, pięciu słów, nie używając jakichś słów trudnych dla tych uczniów przede wszystkim, typu nie wiem, maksymalnie, przebiegnijmy szybko i tak dalej. Możesz powiedzieć
biegnij, po prostu biegnij. Ten uczeń będzie wiedział, że ma biec, a jeżeli tego nie rozumie, to możesz mu to pokazać sam biegnąc, gestykulując tutaj, wskazując mu jakąś drogę. I tutaj to pierwsze zdjęcie, gdzie nauczyciel ćwiczy z uczniami, jest takim obrazem, myślę, jak my powinniśmy pracować z uczniami ukraińskimi, przynajmniej na początku, bo na początku musimy zrobić wszystko, żeby ułatwić im pracę w szkole, to uczenie. No a celem nadrzędnym jest sprawienie to, żeby oni się czuli w naszej szkole dobrze. Więc to, jak oni będą wykonywać te ćwiczenia, jak będą zaangażowani na początku, nie jest to tak ważne, jak ważne jest to, żeby właśnie poczuli się pewnie, poczuli się bezpiecznie i z chęcią na ten WF przyszli. W klasach przygotowawczych tego WF-u jest naprawdę mało, bo to jest jedna godzina. Ja nie wiem, jak w Państwa szkołach, ale myślę, że podobnie. Jest to jedna godzina w tygodniu i teraz my, skupiając się na czymś innym niż integracja klasowa, myślę, niż to poczucie uczniów, takiego bezpieczeństwa, danie im radości. Skupiając się na czymś innym, myślę, że tutaj popełniamy duży błąd, dlatego że ci uczniowie też mają swoje osobowości, mają swoje problemy. I tak jak uczeń na matematyce, nie każdy uczeń będzie orłem z matematyki, tak samo nie każdy uczeń na WF-ie będzie sprawny. I my poprzez obserwację tych uczniów, przypuśćmy 15-20 uczniów, po jednej czy drugiej lekcji jesteśmy w stanie zobaczyć, czy Dima jest uczniem sprawnym, czy jest pewny siebie, czy jest takim liderem w klasie, czy też jest osobą wycofaną bardzo, bojącą się, niechcącą ćwiczyć, ponieważ się wstydzi i tak dalej, i tak dalej. To są też ważne informacje, które możemy gdzieś pomóc i przekazać innym nauczycielom a propos danych lekcji. Także już kończąc ten wątek, czy sport ma jeden język? Myślę, że tak, ma jeden język, ponieważ nawet jeżeli nikt nigdy nie trzymał rakiety do tenisa w ręce, nikt nigdy nie serwował, jeżeli by mu trener tenisa wytłumaczył, w jaki sposób ma to zrobić bez pokazu, na pewno byłby problem, ale jeżeli by mu to pokazał, no to jesteśmy już w jakimś stopniu w stanie odwzorować ten ruch i na pewno ułatwi to wykonanie zadania. Co my robimy na lekcjach wychowania fizycznego? Tak jak wspomniałem, klasy przygotowawcze mają jedną lekcję i teraz w jaki sposób my możemy pracować? Przede wszystkim najpopularniejsze chyba i najtrafniejsze są gry i zabawy, szczególnie w tych klasach 4-6. Musimy pamiętać, że na Ukrainie również dzieci bawiły się w berki, bawiły się w murarze, czy też robili wyścigi rzędów. I te lekcje na pewno spowodują, że my jako nauczyciele poznamy ich sprawność fizyczną. Na pewno poznamy ich trochę, tak jak wspominałem wcześniej, i ułatwi nam to pracę. Oczywiście są też rzeczy, które gdzieś tutaj chcielibyśmy zrobić, na przykład z gier drużynowych. Jest to piłka nożna, jest to siatkówka, jest to koszykówka czy piłka ręczna, ale ja osobiście nie polecałbym tego na początku, ponieważ te klasy są wymieszane. Nie każda dziewczynka będzie chciała grać w piłkę nożną, nie każdy gdzieś tutaj chłopak będzie chciał się bawić w jakąś gimnastykę, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zachęcam do prostych gier i zabaw z elementami rzutu, z elementami biegu, z elementami współpracy. I teraz odnosząc się do tej współpracy, koleżanka też wcześniej mówiła, najlepszym sposobem jest do nauki języka, ale także do pracy, łączenie klas. Klasa przygotowawcza z klasą polską. Po pierwsze, że ma to niesamowite tutaj pozytyw w postaci tego, że raz, polscy uczniowie muszą się w jakiś sposób zaopiekować tymi ukraińskimi uczniami, muszą gdzieś ich wspomóc, w jakiś sposób może nawet wytłumaczyć, pokazać pewne ruchy, pewne zasady,
a dwa, że uczniowie z Ukrainy czują się na pewno pewnie, jeżeli przedstawi im się polski kolega, polska koleżanka i zaprosi ich do zabawy. Być może dana para, dana czwórka, dany zespół na danym WF-ie wygra jakąś konkurencję, uda im się, nie wiem, pokonać pozostałe zespoły i tak dalej. Jest to pierwszy krok do tego, żeby gdzieś tutaj spróbować nawiązać kontakty między polskimi i ukraińskimi uczniami. Nie wiem, jak to jest w Państwa szkołach, ale u nas taki proces adaptacyjny wydaje mi się, że trwa około roku czasu, kiedy gdzieś uczniowie przekonują się do siebie, kiedy gdzieś tego kontaktu między uczniami polskimi i ukraińskimi jest coraz więcej, kiedy siadają na przerwach razem, bo nie ukrywajmy, na początku pewnie jest tak, że uczeń ukraiński na przerwie przebywa z uczniem ukraińskim, a uczeń polski z uczniem polskim. Ta zależność na pewno się później miesza, jest jej więcej, ale też jest to spowodowane tym, że w naszej szkole ci najlepsi uczniowie, którzy potrafią już mówić w języku polskim w takim stopniu komunikatywnym, trafiają do polskich klas. I trafia na przykład tam 7-8 uczniów, którzy gdzieś już się komunikują, już jest ta praca zupełnie inna, rozumieją się, spotykają się, dużo więcej ze sobą pracują, są różne przedstawienia, warsztaty, wycieczki, tego typu rzeczy, gdzie ci uczniowie po prostu wtapiają się w tłum i nie mamy już takich różnic, w których by ci uczniowie nadal przebywali osobno. Jaki mamy cel? Przede wszystkim każdy nauczyciel wychowania fizycznego musi odpowiedzieć sobie sam, jaki ma cel. Czy ucznia z Ukrainy, który przyjechał do nas, jest u nas 2 tygodnie, my chcemy z nim zdobyć jakieś mistrzostwo, chcemy z niego zrobić naprawdę sprawnego człowieka, czy też chcemy sprawić mu takie warunki na lekcji wychowania fizycznego, które pozwolą mu na adaptację w nowym środowisku. Trzecia rzecz, którą ja sobie gdzieś tutaj wypisałem, no to jest na pewno nauka języka polskiego. Rozmowa z tymi uczniami za wszelką cenę. Wiadomo, że jest ona łatwiejsza, im dłużej ci uczniowie przebywają w naszej szkole, czyli tak naprawdę każdy dzień, każdy tydzień gra na naszą korzyść. Czy też moje czyste sumienie, i tutaj to moje czyste sumienie wziąłem w cudzysłów, dlatego że pod tym ukrywa się jakaś podstawa programowa, ambicje nauczyciela i takie rzeczy, które uważam, że powinniśmy schować gdzieś w tym momencie z nimi, przynajmniej w tym pierwszym okresie, głęboko do kieszeni. My staramy się w szkole pracować przede wszystkim tak, by ci uczniowie czuli się dobrze. Jeżeli mamy piłkarza, to zabieramy go oczywiście na zawody. Jeżeli nie gra w klubie, staramy się załatwić mu klub, żeby mógł się rozwijać. Robimy po prostu wszystko, żeby ten uczeń miał możliwości rozwoju, ale takich uczniów jest mało. To są pojedyncze osoby w każdej klasie lub nie ma w klasie w ogóle takiej osoby. Ta adaptacja, myślę, że każdemu jest potrzebna. Czy to uczniowi zdolnemu, czy też temu mniej zdolnemu. Każdy na pewno przyjechał tutaj z jakimś bagażem doświadczeń, niekoniecznie pozytywnym, i im szybciej ułatwimy mu tutaj takie miłe przebywanie w tym kraju, miłe warunki do rozwoju, będzie tym lepiej. Im szybciej nauczy się języka, tym będzie mu prościej po prostu żyć, będzie mógł się porozumiewać, będzie mógł chodzić na zakupy, będzie mógł, myślę, śmielej rozwijać swoje zainteresowania, swoje nowe znajomości. No i tutaj te ostatnie czyste sumienie, naprawdę myślę, że też my jako ludzie, dzisiaj nauczyciele, ludzie z pasją, jak to się o nas mówi,
musimy gdzieś tutaj mieć na uwadze mimo wszystko to dobro wychowawcze tych dzieci. I WF jest takim przedmiotem, który naprawdę pod względem integracji klasowej da na pewno dużo więcej niż chociażby lekcja z wychowawcą. No bo te dzieci będą przebywać, będą się bawić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możemy zorganizować jakieś im gry poznawcze, jakieś zabawy, ale ten WF, dziwię się naprawdę, że ten WF jest tylko raz w tygodniu, ponieważ tak jak wspominałem, jest to niesamowita możliwość rozmowy, przebywania z ludźmi, ale przede wszystkim z tymi polskimi ludźmi. Tutaj jeszcze ostatni argument przytoczę. Od marca klasy ósme w naszej szkole tańczą poloneza. Mieliśmy taki zwyczaj, jak było gimnazjum, że na koniec gimnazjum klasy przygotowywały swój układ poloneza. W tym roku postanowiliśmy, że zatańczą wszystkie klasy razem. Są to cztery klasy, ósma A, B, C i ósma P. Jest to ponad 100 osób i naprawdę byliśmy pod wrażeniem efektu tego wszystkiego, jak to wyszło. Teraz już mają stałe pary. Wcześniej tańczyli, mieszali się polska dziewczyna z ukraińskim chłopakiem, czy też ukraińska dziewczyna z ukraińskim chłopakiem. Mieli kompletną dowolność, teraz się wymieszali i niech Państwo uwierzą, że te pary się na tyle wymieszały, na tyle one się poznały, na tyle się zakumplowali, że tych par polsko-ukraińskich jest bardzo wiele. Dwa, oni się spotykają po lekcjach, widzimy jak kończymy pracę, czy mamy jeszcze WF-y, że oni gdzieś idą sobie razem na boisko, idą spędzić ten czas. Także jest to coś, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło i to jest taniec. Taniec, który ich gdzieś tam przybliżył do siebie, pozwolił poznać swoje imiona i na pewno sprawił to, że te ósme klasy teraz czują się, myślę, że tak samo równouprawnieni, tak samo dobrze jak nasze polskie dzieci. No i ostatnie tutaj zdanie, że to wychowanie fizyczne rzeczywiście musi sprawiać radość. I tutaj chcę nawiązać do ocen. Tak samo jak mamy z polskimi uczniami, tak samo mamy z ukraińskimi uczniami. Do każdego chyba musimy podejść indywidualnie, znaczy nie chyba, na pewno. Dla mnie WF w ogóle nie powinien być oceniany w żaden sposób, no bo ciężko wyegzekwować jakąś równość wśród uczniów. Wiem, że możemy sobie powiedzieć również, że na matematyce, jeżeli czegoś nie umiesz, no to i tak musisz poświęcić czas i się tego nauczyć. Tak samo można byłoby powiedzieć z WF-u, jeżeli słabo biegasz, no to trenuj 3 miesiące i na pewno swój wynik poprawisz, ale wychowanie fizyczne musi nam sprawiać radość, nam, uczniom i jeżeli będzie sprawiało radość, to ci uczniowie sami do nas wrócą, sami przyjdą na WF, sami będą z nami rozmawiać. Często nawet możemy być tymi osobami, do których ci uczniowie przyjdą, jak będą mieli jakiś kłopot, czy to na przerwie, czy to gdzieś na lekcjach, czy po szkole, bo będą mieli do nas zaufanie, bo spędzamy z nimi czas, przybijamy piątki, bawimy się, jesteśmy dla nich tak zwanymi kumplami i myślę, że jeżeli będzie ta radość, to każde wychowanie fizyczne, każda lekcja wychowania fizycznego będzie okej i na pewno pomożemy tym uczniom w komunikacji i też w pobycie tutaj u nas w kraju. Dziękuję. Dawidzie, ja wiem, że ty jesteś pasjonatem i na pewno twoi uczniowie cię bardzo kochają. Ja przerywam w tym momencie, bo ja bym chciała tą radością nawiązać do Ani i do uczenia języka polskiego. Bo tutaj na czacie toczy się dyskusja o czasie, a wiem, że Ania chce właśnie powiedzieć o tym, jak ona tymczasem gospodaruje na swoich lekcjach. Aniu, jak podzielisz się swoim doświadczeniem w kontekście czasu, bo o tym rozmawiałyśmy przygotowując to wydarzenie. I czy jest ta radość na języku polskim? Jak to jest u ciebie? Aniu, oddaję ci głos. Dawidzie, tobie bardzo dziękuję. Tak, dzień dobry. Raz jeszcze. I ja tak sobie pomyślałam, że to, na czym ja bym się chciała skupić, mówiąc dzisiaj do Państwa, to, że ja też uczę w klasie przygotowawczej. Oj, przepraszam, coś mi się wycofało, coś za szybko mi przeszło. Tutaj nie wiem, dlaczego mi przeskoczył slajd. Tak, dobrze,
Dziękuję. To, na czym uczy też w klasie przygotowawczej, ale nie nauka w klasie przygotowawczej jest dla mnie w tej chwili większym problemem, a większym problemem jest to, że większym takim wyzwaniem jest, jak pogodzić pracę podczas normalnej lekcji polskiego, gdzie muszę połączyć i zabezpieczyć też potrzeby i edukacyjne, i wszelkie inne potrzeby dzieci polskich i dzieci ukraińskich. Chociaż oczywiście nie tylko ukraińskich, bo są też dzieci z innych krajów. I tak sobie pomyślałam, że czasami jest tak, że nawet dla ucznia polskiego nie zawsze mam 5-10 minut, ale tak, żeby na przykład tylko jemu poświęcić, bo przecież klasa jest liczna, a tu jeszcze muszę zagospodarować uwagę dzieci, które kompletnie po polsku nie mówią. Zmierzyłam się właśnie z takim problemem, czy z takim wyzwaniem 2 miesiące temu, choć jakby moje doświadczenie w nauce polskiego już jest, polskiego obcego trwa ponad 6 lat. Natomiast w mojej szkole najczęściej jak trafiali uczniowie do klas, to już coś tam mówili. 2 miesiące temu wszyscy się zmierzyliśmy z tym, że dzieci nie mówiły nic. I nagle się okazało, że w klasie nie mam jednego ucznia, któremu mogę poświęcić nieco więcej uwagi, ale mam na przykład 4 uczniów. I to już jest dla mnie kłopot, kiedy mam całą klasę, która przerabia choćby, nie wiem, w pustyni i w puszczę, i ucznia, który ledwo co potrafi powiedzieć dzień dobry i dziękuję. I tak się zastanawiałam, co z tym zrobić, i tutaj z pomocą przyszła pani profesor Pamuła Berendz. I przyznam, że tę metodę dość często i dość chętnie stosuję, dlatego że jest dla mnie dość łatwa, jeśli chodzi o przygotowanie się do lekcji, ale jednocześnie nie zajmuje mi tak bardzo wiele czasu, jak preparowanie tekstów. Oczywiście to nie jest metoda już dla uczniów, którzy dość biegle mówią w języku polskim, albo przynajmniej na tyle komunikatywnie, że mogą uczestniczyć z nami w lekcji. Bardzo często jest tak, że po prostu ci uczniowie nie mówią nic. A zatem co ja wtedy, jak ja sobie z tym radzę? Najczęściej sięgam właśnie po tę metodę słów kluczy. Wybieram na lekcję mniej więcej od 8 do 10 słów, które chciałabym, żeby moi uczniowie przyswoili tego dnia. Do każdego z nich proszę, żeby stworzyli synonim, żeby zbudowali zdanie, zrobili ilustrację i żeby jednocześnie jakby znaleźli jakby inne tłumaczenie tego słowa. Więc kiedy już, proszę zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda u mnie na takiej karcie, którą bardzo szybko przygotowałam akurat do lektury baśniowej, bo akurat jedną, dosłownie chyba drugą lekcję, druga lekcja, kiedy przyszli do mnie nowi uczniowie, to właśnie już była lekcja z baśnioboru i ci uczniowie nie mieli szansy przeczytać tej lektury. Nie zdążyliby jej również przeczytać w swoim języku, nawet gdybym ją znalazła w języku ukraińskim. Natomiast pomyślałam sobie, że to, co mogę zrobić, żeby oni też pracowali, to przygotowałam taką kartę, akurat ona miała 10 słów, gdzie poprosiłam ich, żeby właśnie wyjaśnili słowa. Mleko, kalendarz, tutaj było domek dla lalek, skrzat. Pokazałam im również, czego od nich bym oczekiwała. Jeżeli byliby w stanie znaleźć synonim, świetnie, ale czasami nam jest trudno znaleźć synonim, on jest czasami już tak wydumany, że trudny do nauki na pierwszym etapie. Wtedy pozwalałam użyć tłumaczenia. Oczywiście moi uczniowie korzystali ze słowników. Akurat ja w sali mam słowniki polsko-ukraińskie, ale mogą również korzystać ze słowników internetowych. Tutaj mamy internet w klasie, więc i też i na telefonach, i po prostu pozwalałam korzystać z komputera nauczycielskiego, jeżeli tam jedno z dzieci nie miało swojego telefonu. Więc kiedy ja omawiałam z klasą baśniobór, dość skomplikowane już różną tematykę tej lektury. Moi uczniowie ukraińscy w tym czasie próbowali poznać słowa, które były bardzo ważne dla tej lektury. I właśnie w
tworzyli synonim bądź też tłumaczenie. Starali się po swojemu, nawet niespecjalnie gramatycznie napisać definicję tego słowa. Oczywiście takie przykładowe rozwiązanie danego zadania jednego słowa im pokazałam, bo też by wiedzieli, co robić. Tak? Następnie poprosiłam, żeby musieli ułożyć to najprostsze choćby zdanie, jakie potrafią. Od razu powiem, że ja się tutaj też wspomagam, bo mnie akurat od niemalże pierwszego dnia są lekcje indywidualne języka polskiego dla uczniów z doświadczeniem migracji. Ja bardzo szybko, że najczęściej już po alfabecie, bardzo szybko staram się pokazywać czasowniki, żeby oni wiedzieli, co z tym czasownikiem mniej więcej choćby zrobić. I w związku z tym już na którejś lekcji byli w stanie na przykład zbudować krótkie zdanie: lubię pić mleko, albo po prostu lubię mleko. Tak? Czasami mieli, to zależało od ucznia, czy taki był bardziej aktywny i ambitny, czy też czy raczej taki, który woli zrobić malutko, ale żeby zrobić i żeby nauczyciel mu powiedzieć, że jest dobrze. Bywały zdania, które gdzieś tam uczniowie budowali, nawet już takie 6-7 słów, wcale niespecjalnie poprawne gramatycznie, ale nie na tym mi zależało tak naprawdę. Na początku zależy mi na tym, żeby ich po prostu włączyć w lekcje, żeby oni mogli z jednej strony rozbudowywać swój własny słownik, żeby zapamiętywali nowe słowa, również poprzez ilustracje, ale jednocześnie, żeby oni się czuli włączeni w tok lekcji, żeby oni po prostu byli razem z nami na tej lekcji, a nie gdzieś obok, żeby nie siedzieli jak takie ciche myszki, które mają sobie siedzieć, nic nie mówić i najlepiej nie przeszkadzać. I dlatego jakby tutaj takim moim założeniem było to, że na każdej lekcji proszę, żeby uczeń z doświadczeniem migracji wypowiedział choćby jedno zdanie, czasami przeczytał jedno zadanie ze swoich, na przykład wybieram, tutaj akurat w tym wypadku wybrałam od każdego dziecka jedno słowo, które on zaprezentował reszcie klasy, bo pozostałe dzieci mają szansę się wypowiedzieć. Oni często są dość nieśmiali, jeśli nie potrafią czegoś powiedzieć poprawnie, ale jeżeli mają bardzo proste zadanie, to czasami po prostu chcą to zrobić. Przyznaję też, że po prostu pracuję w takich bardzo dwóch z uczniami z doświadczeń migracji, w takich dwóch bardzo dobrych klasach, które bardzo chętnie i bardzo otwarcie przyjęły te dzieci, stąd pewnie było im też łatwiej, bo każde dobrze zrobione zadanie było naprawdę przez dzieci komentowane. Mówiły: o, tutaj zrobiłeś na przykład niedobrze, ale pokażę ci, jak to zrobić. I od razu dziecko się przesiadało i poprawiało te błędy. To było świetne doświadczenie, ale też zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest takie, nie zawsze takie klasy są. Tutaj akurat w tym roku mam takie szczęście, że współpracuję w takich bardzo dobrych klasach. Natomiast ta metoda, ona się też sprawdzi Państwu nie tylko na języku polskim, bo ja tutaj oczywiście zrobiłam to do lektury, ale można to po prostu zrobić na jakieś, jeżeli mają Państwo lekcje historii. Kilka pojęć i niech dziecko samo sobie to jakoś albo przetłumaczy, albo znajdzie synonim, może niech spróbuje zbudować definicję, jeżeli nie nawet na początku w języku polskim, to niech spróbuje po swojemu i jakoś, żeby przynajmniej, żebyśmy wiedzieli, że ono to słowo zrozumiało. Może da się jakoś zilustrować. Jeżeli dziecko nie mówi w ogóle, nie jesteśmy w stanie mu przekazać bardzo dużo w naszym języku, ale jesteśmy w stanie zbudować choćby, żeby ono z tej naszej lekcji wyszło z takim poczuciem satysfakcji, że czegoś się dowiedziało, czegoś się nauczyło, coś się udało zrobić poprawnie i jest chociaż krok bliżej do tego, żeby w kolejnych lekcjach uczestniczyć w pełniejszym wymiarze. Kolejną rzeczą, którą też lubię stosować, to jest taka praca oczywiście z labukami, które Państwo znają, ale znów chyba mam jakiś kłopot z przerzuceniem. O, teraz przerzuciłam za bardzo. Tak, nie? Jeśli ktoś poprzedni slajd tu. Nie, przepraszam, ten twój. Tak, praca z labukami, to było choćby, bo chwilę później pracowaliśmy jakby opracowując lekturę w pustyni i w puszczy, to akurat było w drugiej klasie, równoległej do tamtej. I tutaj
Też moi uczniowie pracowali, cała klasa przygotowała lambuki, ale polscy uczniowie otrzymali całą instrukcję, czego ja od nich oczekuję. I tam były i rozbudowane plany, plany, w których nie będą używali czasowników, i opisy postaci bardzo szczegółowe. To była praca na 4 lekcje. Moi uczniowie ukraińscy nie byliby w stanie tego zrobić, ale poprosiłam ich wcześniej, żeby obejrzeli film. Nie zdążyliby przeczytać książki w Pustyni Fuczych, chociaż akurat tłumaczenie na język ukraiński jest, ponieważ oni też dołączyli na kilka dni przed tym, jak my zaczęliśmy omawiać tę lekturę. Ale zdążyli część ze mną, część w domu, obejrzeć film w Pustyni i w Puszczy. I to, co ja mogłam jakby dla nich zrobić, to co oni, jakie oni zwierzęta i rośliny zapamiętali, byli w stanie sobie je narysować, podpisać, to musieli po prostu tak, żeby te słówka jakoś przyswoić, żeby uczestniczyć. Oni to też później prezentowali i w klasie. Wiedzieli też, jaki jest Staś. Tutaj chciałam, żeby zbudowali sobie takie słownictwo i umiejętność opisu Stasia Tarkowskiego, a zatem to, co oni robili, to najpierw wypisywali cechy na podstawie tego, co widzieli, jaki według nich Staś był, ale co zrobili jakby kolejnym etapem, było napisanie już kilku zdań, prostych bardzo. To też im jakby pokazałam, czego od nich oczekuję. Pokazałam akurat na przykładzie Nel i oni musieli opisać Stasia. Były to proste opisy, takie na zasadzie tylko jest taki i taki, bo, tak? I to były proste, często niegramatyczne jeszcze zdania, ale mimo wszystko wykonali to zadanie i byli razem z uczniami polskimi w temacie, ale na swój sposób, jeszcze nie będąc w stanie w pełni realizować zadań takich jak uczniowie polscy, ale jednak byli z nami i to było dla nich takie bardzo ważne. To, co Państwu bym chciała pokazać, być może już część z Państwa to zna, na języku polskim w klasach starszych świetnie się tutaj przydadzą i materiały już gotowe do pracy z tekstami właśnie na lekcji języka polskiego. To znaczy, kiedy my pracujemy nad opowieścią wigilijną, nad Zemstą, Kamieniami na szaniec czy nad Świtezianką, mamy w tej chwili gotowe, legalne i dostosowane materiały. To jest projekt Fundacji Polija, projekt Lektury Pełne Kultury, gdzie mają Państwo na stronie internetowej dostępne wszystkie lektury z listy obowiązkowej klas 7 i 8, lektury, dostosowane jakby, zrobione też w formie takich kart pracy, czyli po prostu naprawdę można wziąć, wydrukować i iść z tym na lekcję. I co jest zaletą tych tekstów? Jeżeli Państwo dobrze na przykład pamiętają tekst Świtezianki Adama Mickiewicza, pisany dość trudnym językiem, wierszem, z bardzo trudnymi słowami, nawet dla polskich uczniów nie jest to tekst zbyt łatwy do zrozumienia. Tutaj znajdą Państwo teksty uproszczone, zaadaptowane, bardzo często przerobione na opowieść, na taką opowieść prozą. Jest to duże ułatwienie dla uczniów. Oczywiście są zamienione słowa, już te trudniejsze, albo są wyjaśnione te słowa, które są na przykład kluczowe. Strzelec nie jest zamieniany na przykład ze Świtezianki, ale jest pokazane, kto to jest. Tak? Więc te trudniejsze słowa, które są niezwykle istotne akurat dla samej treści, dla omawiania, zostają zachowane, ale wyjaśnione, często właśnie w sposób ilustracyjny. Ale to, co jest zaletą tych kart i dlaczego zachęcam do jakby ich korzystania z nich podczas lekcji polskiego, to są po prostu karty trochę takie do samodzielnej pracy ucznia. To znaczy my z uczniami polskimi pracujemy już nad bardziej zaawansowanymi zagadnieniami, a tutaj uczeń jest wprowadzony, trochę ma zadania do zrobienia przed czytaniem, później czyta tekst, później ma w trakcie czytania zadania jakieś do zrobienia i po czytaniu. I czasami, jeżeli my możemy do niego na lekcji podejść kilka razy, coś wskazać,
podpowiedzieć. On cały czas jest w stanie pracować sam. Dlatego to są świetne materiały. Tutaj wiem, że Kasia wrzuci link do tego na czat, żeby Państwo, ci, którzy Państwa tego nie znają, żeby móc z tego korzystać, bo naprawdę warto. Ja też z tego korzystam i a ma to swoją, jakby ma to taką zaletę, że nie pracujemy tylko na tekście w języku ukraińskim, ale pracujemy również na tekście w języku polskim. Przecież na tym nam zależy, żeby jak najwięcej nasz uczeń pracował z językiem polskim. Oczywiście może przeczytać to w domu po ukraińsku, ale na lekcji no, nie zawsze będzie miał taką może motywację, żeby robić to w innym języku, a tutaj też będzie słyszał ten język, będzie z niego mógł korzystać. Ja korzystam i jestem zadowolona. Może kogoś z Państwa to również jakby komuś przypadło one do gustu ten materiał. To, co jeszcze chciałabym Państwu pokazać, ale nie mogę przerzucić slajdu, może mi się zaraz uda. To jest właśnie choćby ta. Przed chwilą mówiłam o Siedeziance, tutaj jest taki przykład żony modnej. Żona modna również jest to satyra pisana dość trudnym językiem. A proszę zobaczyć, w jaki sposób został ten tekst uproszczony. To nie jest typowe streszczenie, bo streszczenia z polskich pryków są pisane takim językiem, że nawet nam jest to czasami trudno zrozumieć. To nie jest tego rodzaju bryk, to jest tylko właśnie tekst, który ma prostszymi konstrukcjami, prostszymi słowami przybliżyć tematykę, ale nie wykonujemy tam za ucznia zadań. To on musi znaleźć często jakieś najważniejsze słowa, czy określić motywację na przykład, ale jest prowadzone przez te zadania. Naprawdę taka duża pomoc na lekcjach języka polskiego. Poza tym, już tutaj chyba tak. Tak sobie myślę, ale to tak jak śledziłam czat w czasie naszego spotkania, myślę, że większość z Państwa to robi, ale taka prosta rzecz, którą też stosuję. Jeżeli jakiekolwiek zadanie daję uczniowi, to co robię, ja mu nie daję tylko polecenia. Ja mu pokazuję pierwszy przykład, jak ja mam go zrobić. Pokazuję mu też drugi przykład. I oczywiście pomaga to nie tylko moim uczniom ukraińskim, pomaga to też uczniom polskim, ponieważ z jakichś powodów skupienie się na treści polecenia jest trudne również i dla naszych uczniów polskich, a jak pokażemy przykład i raz, drugi, czasami wyjaśnimy, o co nam bardziej chodzi, wówczas nawet polscy uczniowie mówią, aha, to jest takie proste, to tylko to o to chodzi, tak? Tak, po prostu pokażmy za każdym razem jeden, dwa, trzy przykłady, aż zobaczymy błysk w oku, że dziecko wie, o co chodzi. Dopiero później niech robi samo. Tak, więc to powinno też pomóc naszym polskim uczniom. I jeszcze jedna rzecz. Jedna, którą stosuję czasami w klasie przygotowawczej, w której również uczę, ale uczę w klasie przygotowawczej w liceum, to jest taki... Zachęcam do ściągnięcia sobie bardzo dobrej aplikacji. Tutaj też na czacie widziałam, że Państwo korzystają z innych, na przykład tam z DeepL, tak? Ja korzystam z All Language Translator. Angielska nazwa tutaj, żeby znaleźć to w sklepie Playa, to zachęcam bardzo, jest ona bardzo dobra i taka pomocna. A to, co mogę polecić dla nauczycieli matematyki, co wiem, że w mojej szkole nauczyciele sobie bardzo chwalą, to jest kanał Pistacja TV z możliwością włączenia ukraińskich napisów. Więc jeżeli mamy takiego zupełnie początkującego ucznia, ja wiem, że matematykę możemy tłumaczyć może nieco łatwiej i z użyciem mniejszej liczby słów, ale jeżeli tak czujemy, że coś jest już jakby, nie wiem, nie mamy siły na to, nie mamy możliwości, może warto tam sięgnąć i po prostu czasami się wspomóc czymś, co już istnieje, tak? Więc zachęcam bardzo. I tak już na sam koniec, przed chwileczką pokazał się ten slajd. Myślę, że to chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Nieważne, czego uczymy. Wszyscy uczymy języka polskiego i po prostu im więcej w to włożymy takiego przepraszam, im mniej w to włożymy naszej pracy, a więcej takich gotowych pomysłów, które są, to my będziemy mniej zmęczeni, a uczniowie bardziej zadowoleni. Więc bardzo dziękuję.
Aniu, bardzo Ci dziękuję. Nasz czas, Szanowni Państwo, dobiegł końca już kilka minut temu, ale wiem, że jest jeszcze z nami bardzo dużo osób, które wytrwałe są do końca. Spotkanie zostało nagrane, ja to nagranie udostępnię, więc no, mogli Państwo obejrzeć jeszcze raz, szczególnie dla spóźnialskich. Moim prelegentą i prelegentką bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za dzielenie się praktyką, wskazówkami. Mam poczucie, że byśmy jeszcze mogli tu naprawdę bardzo długo siedzieć i Państwa opiekować i opowiadać historię o uczeniu języka edukacji. Wiem, że problemem jest bardzo często w ogóle uczenie języka i Państwo nie zawsze są za to odpowiedzialni, bo nie zawsze wiedzą, jak to robić. Dlatego my tutaj jesteśmy z Państwem. Z mojej strony będzie jeszcze zaproszenie i przypomnienie. Jeżeli ktoś z Państwa w następny czwartek o 19 nie ma jeszcze planów, to ja zapraszam go przez ekran. Będzie kolejne webinarium o trudnym temacie oceniania i klasyfikacji. Wiem, że Agnieszka odrobinę zaczęła ten temat. Każdy nauczyciel będzie musiał się w jakimś stopniu z tym zmierzyć już niedługo. I myślę, że warto posłuchać. Będą nauczyciele, będzie też dyrektorka, która opowie, jak to robić zgodnie z literą prawa. A może nie? Mam nadzieję, że zgodnie z literą prawa. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, zaświadczenie. Tak, proszę Państwa, ja mogę jeszcze raz wrzucić link do zaświadczeń dla wszystkich, którym się nie udało pobrać. I jak zawsze, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam, Dawidzie, Marto, Aniu i Agnieszko. Bardzo Wam dziękuję. Mówię dobranoc, bo u mnie już zrobiło się ciemno. Dobranoc. Dobra. Dobranoc. Thank you.